Przez ostatnie 6 lat opera na zamku zamek miała tylko w nazwie, a ze względu na trwający w oryginalnej siedzibie remont, spektakle odbywały się w tymczasowej hali namiocie, który stoi przy ulicy Energetyków. Kompleksowa przebudowa w murach Zamku Książąt Pomorskich zmierza powoli ku końcowi, a efekty są już wyraźnie widoczne. W tej chwili trwają ostatnie prace. Pozostały tak naprawdę prace wykończeniowe. Szpachlowanie, malowanie ścian, montaż sprzętu elektrycznego i elektroakustycznego. Jeśli chodzi o etap drugi i trzeci, czyli drugi, czyli ten, który jest związany z obsługą sceniczną i trzeci, który jest związany z administracją, tak naprawdę też jest w fazie wykończeniowej. Mamy wykonaną całkowicie nową scenę, zamontowaną scenę obrotową, która też jest nowym elementem. Wykończone większość pomieszczeń wykończoną dla działu administracyjnego. Wejście do opery wciąż będzie mieścić się w tym samym miejscu co wcześniej, ale za to zmieni się foyer. Podłoga oraz schody wejściowe na widownię zrobione są ze sprowadzonego na specjalne zamówienie indyjskiego granitu. Brakuje jeszcze kas, szatni i elementów umeblowania, ale gotowe jest oryginalne oświetlenie. Znajdujemy się w tej chwili w miejscu, którym znajdują się schody prowadzące do sali widowni, schody granitowe. Natomiast nad nami znajduje się oświetlenie, które jest oświetleniem dekoracyjnym, umożliwiającym projekcję iluminacji świetlnej na potrzeby inscenizacji. To znaczy, w przypadku, gdy będziemy chcieli przygotować inscenizację dotyczącą Święta Niepodległości, te światła będą, czy to oświetlenie będzie zapewniało nam możliwość wprowadzenia zmiany kolorystyki oświetlenia, natężenia światła, migotania, migania. Kompletnie odmieniona jest Galeria Południowa. Na podstawie archiwalnych fotografii odtworzono w niej dawny wygląd. Wszystkie drewniane zdobienia stworzono ręcznie z drewna dębowego, podobnie jak wykonana na specjalne zamówienie podłoga. W Galerii Południowej odbywać się będą m.in. wernisaże, kameralne występy czy bankiety. Zmieniła się też widownia oraz scena. Widownia tak naprawdę ma 3 wejścia. Jedno przed tym, którym się znajdujemy, to wejście główne. Wejście piętro wyżej prowadzące na balkon i na samej górze również na balkon dodatkowe wejście na widownię. Na widowni znajduje się 550 miejsc do oglądania przedstawień i spektakli. Myślę, że to warto zobaczyć, ponieważ wykonany całkowicie nowy balkon, całkowicie nowa widownia, całkowicie nowa scena. Myślę, że będzie warto przyjść i chociaż zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Melomanów z pewnością zadowolą komfortowe i ciche siedzenia, szerokie przejścia między rzędami czy wygodne schody. Opera może poszczycić się najnowocześniejszymi w skali kraju rozwiązaniami w kwestii sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia i obsługi scenicznej. Gotowa jest konstrukcja sceny, w tym mechanizm obrotowy, zamontowano też podnoszony orkiestron. W podziemiach pojawiły się toalety, których brak mógł wcześniej przeszkadzać. Będzie zdecydowanie widać stary charakter. Ciekawostką są nowo wykonane toalety w piwnicy pod tarasem wschodnim, w których będzie przedstawiona ściana fundamentowa i przeszklenia podświetlone fundamenty zachowanego zamku. Choć prace wykończeniowe ciągle trwają, nic nie wskazuje na opóźnienia. Oficjalna inauguracja odbędzie się jesienią. Pierwszy spektakl zaplanowano na 20 listopada. Całkowita przebudowa kosztowała 67 milionów złotych. 75% tej kwoty pozyskano z regionalnego programu operacyjnego.